Witajcie, witajcie, witajcie w następnej ale degustacji. I tym razem jest coś ciekawego. Piwo się nazywa Toast. I jest uważone z chleba. Sesyjne IPA, 4,5% alkoholu. W ogóle firma się nazywa Toast. Mają kilka różnych piw w portfolio. To jest browar kontraktowy. Ważą w różnych browarach. To jest akurat uważone w browarze World Top Brewery Greenfield, północny Yorkshire. Chyba jeszcze lagera dla nich zrobili. I wszystko jest właśnie oparte o to, że ważą na resztkach chleba, na niesprzedanych rzeczach. Ogólnie chodzi o to, że została utworzona fundacja, co się nazywa Feedback, i właśnie używają niesprzedanych bochenków chleba, skórek od chleba, które odrzucają, producenci kanapek w tym stylu, i to jest używane do fermentacji piwa. To jest bardzo stara metoda, jeszcze z Babilonii. Chleb jest na zakwasie, także pomaga w fermentacji. Tak? Zresztą jest na drożdżach. Tu piszą, że w Wielkiej Brytanii marnuje się 900 tysięcy ton chleba rocznie. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale podejrzewam, że też dużo. Także fajny projekt. Kapselek czarny Golans. Ciekawego. Piwo złotej barwy, przejrzyste, klarowne. Przepraszam. No to gdzie ja skończyłem? A, piwo. Jak widzicie, klarowne, złotej barwy. Piana niezbyt duża, ale za to małe i średnie pęcherzyki, nie jest źle. Natomiast teraz już opadło niestety. W aromacie co jest? Lekka karmelowość, słodowość, bardzo mało chmielu. No, może trochę ziołowości, ale no normalnie szczypte. Trochę przypomina w zapachu bittera. Naprawdę. Tylko że mniej karmelu. No. Spróbujmy. Wytrawne. Odrobina tego słodowości. Ciało raczej lekkie, no może dochodzące do średniego, ale raczej lekkie. Goryczka jest od razu, taka właśnie melonoidowa, spalona skórka od chleba, podbita trochę grejpfrutem może, ale niedużo, ziołowa, no coś w tym stylu. Nasycenie średnie. Są takie lekkie, no, czy jest taka ta chlebowość, to jest. Zdecydowanie. Lekka karmelowość jest. Gdzieś tam w tle lekka owocowość. Jakieś właśnie takie suszone owoce lekko, ale bardzo, bardzo, bardzo z tyłu. Tak. I może nawet takie tradycyjne angielskie chmiele, tak mi się wydaje. I ziołowe, lekko ziemiste, trawiaste, coś w tym stylu, takie coś majaczy. Wszystko jest takie niewyraźne.
najwyraźniejsza właśnie tu jest taka ta chlebowość, lekka karmelowość i gdzieś tam w tle owoce. No i oczywiście na pierwszym planie jest goryczka. Goryczka jest dosyć wysoka, przynajmniej wybijająca się z tego piwa. No i właśnie jest podbudowana właśnie taką właśnie palonością. No i było śmieszniej, jak na jasne piwo, prawda? Bardzo sesyjne rzeczywiście. 4,5% no to już trochę wychodzi poza zasięg sesyjności, szczerze mówiąc. Ale nadal sesyjne w sensie, że jest pijalne i rzeczywiście można przy nim posiedzieć, pogadać, spędzić dużo czasu. Bo nie jest aż tak bardzo absorbujące, a ta goryczka spada z każdym łykiem, szczerze mówiąc. Nie buduje się, tylko spada. Przyzwyczajamy się do niej. Tak. Także jest coraz bardziej sesyjnie, coraz bardziej łagodnie. I tak to leci. Coraz więcej pijemy. No. Fajne piwo. Może być tylko jeden problem z ludźmi, którzy kupią to piwo nie dlatego, że są jakby to powiedzieć wdrożeni do kraftowego piwa, prawda? Są, kochają piwo, tylko żeby wspomóc tą fundację, bo uważają, że no rzeczywiście dużo jedzenia się marnuje. I to jest fajny projekt, trzeba ich wspomóc, kupimy piwo. No i tu się może okazać, że może być to pierwsze wrażenie może być za gorzkie dla nich. To tylko to, co myślę, ta grupa ludzi, którzy tak naprawdę piwa nie piją, albo piją piwo właśnie takie koncernowe, gdzie ta goryczka jest rzeczywiście minimalna. I tu jakby wypili to, no to jest szok, prawda? To tylko ta grupa ludzi, którzy kupili piwo, żeby wspomóc fundację. I tak naprawdę no nie są piwoszami i goryczka może ich lekko odstraszyć. Natomiast tak, no to jest przyjemne piwo. Fajnie się pije. Może nie ma jakichś wspaniałych smaków i aromatów. Raczej jest tradycyjne angielskie. Ta bardziej podchodzi pod bitera w smaku, naprawdę, niż IPA, ale jest ciekawe, warte spróbowania. No oczywiście idea sama jest dobra. Oczywiście oni podają przepis na stronie, że możecie w domu uważać sobie piwo z chleba. Czemu nie? Czemu nie? Zawsze zostaje trochę. Można uzbierać suchego. Nie dla konia, tylko na piwo. Prawda? Jeżeli próbowaliście to piwo, dajcie znać, co wy o nim myślicie. Natomiast myślę, że jest warte spróbowania. Myślę, że dacie łapy w górę, bo materiał wam się podobał. Mam taką nadzieję oczywiście. Subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, on da wam znać o każdym nowym filmie na kanale. No oczywiście, wasze zdrowie. Cheers.